Jesteśmy rzeczywiście w przepięknym miejscu z pięknymi ludźmi, którzy opowiadali o swoim życiu, o swoich problemach. I chciałem też kilka zdań na ten temat powiedzieć, ponieważ zbliża się szczególny czas przed nami. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. A seniorzy, ci, którzy mają najwięcej doświadczenia życiowego, zdają sobie z tego sprawę szczególnie. Dlatego w tym wyjątkowym czasie obok najlepszych życzeń, które chciałem przekazać naszym babciom, naszym dziadkom, mamom, ojcom, chcę też powiedzieć o kwestii pamięci. Bo pamięć jest niezwykle ważna, jest kluczowa, jest czasami zbyt ulotna, a jest tak ważna, żeby podejmować właściwe decyzje, żeby dokonywać właściwych wyborów. Tych wyborów także, które są przed nami, które będą dotyczyły bezpiecznego życia, bezpiecznej przyszłości Polek, Polaków, seniorów, ale także i młodszych pokoleń. I tę pamięć chciałbym trochę odświeżyć, tę pamięć chciałbym przywrócić, dlatego że to jest taki szczególny czas, kiedy niektórzy usiłują w sposób bardzo sprytny wykonać takie różne manewry propagandowe i poprzez zasłonę dymną przesłonić to wszystko, co było wcześniej. Przypomnę zatem trochę tego, co było wcześniej, bo to jest niezwykle ważne, aby odświeżyć pamięć i żeby dokonywać właściwych wyborów. Otóż, szanowni państwo, w czasach III Rzeczpospolitej przez 25 lat wielkie grupy społeczne były marginalizowane, były spychane na margines. Jakie to były grupy społeczne? No na przykład rolnicy albo osoby starsze, osoby na emeryturze z tymi głodowymi waloryzacjami. Czyż to nie było spychanie na margines? Tak, było. Albo osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które pracowały w wielkich zakładach pracy, które były jakże często wyprzedawane, likwidowane w czasie III Rzeczpospolitej. Wtedy człowiek zostawał sam ze swoim problemem, ze swoją rodziną, bez możliwości związania końca z końcem. Często zmuszany na emigrację, często na bezrobociu, na umowach śmieciowych. Taka była rzeczywistość do całkiem niedawnego czasu. Kiedyś senior zamiast cieszyć się wnuczkiem, pojechać na wakacje, czy tak jak przed chwilą tutaj słyszałem, odwiedzać różne miejsca w okolicach, nie tylko Malbork, który tutaj jest niedaleko, ale państwo przed chwilą powiedzieli mi, że jadą do Łeby wkrótce. To co robili emeryci? Musieli rozwiązywać równania z wieloma albo z dużą liczbą niewiadomych. Czy starczy na leki, czy starczy na jedzenie, na nową odzież, czy starczy od pierwszego do pierwszego. 750 zł emerytura jeszcze 8-9 lat temu. A oprócz tego trzeba było wydać na leki 150 zł. A waloryzacja 3,50 albo 2,40, jak tutaj usłyszałem. Szanowni państwo, tamta rzeczywistość była absolutnie realna. Tak realna, że aż boli. Seniorzy doskonale ją pamiętają, ale trzeba odświeżać tą pamięć również młodszym pokoleniom. Nasza polityka senioralna jest polityką całościową. Chcę przez krótkich parę chwil przeprowadzić państwa w takiej krótkiej opowieści właśnie o naszej polityce senioralnej. To, co zmieniliśmy, to, co chcemy dalej zmieniać, to jest naszym zobowiązaniem wobec tych, którzy ciężko pracowali na naszą rzeczywistość, odbudowywali po II wojnie światowej naszą Polskę, a później w czasach III Rzeczpospolitej harowali i byli spychani na margines. Jaka jest zatem ta nasza opowieść, ta nasza polityka, nasze podejście do naszych babci, dziadków, mam i ojców? Otóż po pierwsze zabezpieczyć materialnie tak mocno, jak tylko się da w obecnych okolicznościach finansowych. Aby to było możliwe, dokonaliśmy czegoś, co było warunkiem wstępnym. I tutaj wszyscy państwo doskonale o tym wiedzą. Trzeba było zreperować dziurawy jak szwajcarski ser budżet. Wiecie doskonale, że jak metodą na wnuczka ktoś z tego budżetu zabiera pieniądze regularnie, tak jak robili to liberałowie Tuska, to brakuje pieniędzy w budżecie. Dlatego zabrali OFE, czyli plany emerytalne, otwarte fundusze emerytalne, bo ich brakowało. My zreperowaliśmy ten budżet i dlatego przekazaliśmy i przekazujemy regularnie i będziemy przekazywać tak długo, jak wyborcy będą nam ufali, 13. i 14. emeryturę na stałe dla seniorów. Ale nie tylko to. Także znieśliśmy podatek dla seniorów do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, czyli do 30 tysięcy złotych rocznie. Kwota wolna od podatku, czyli bez podatku, emerytura bez podatku do 2500 zł. A także absolutnie rekordowe waloryzacje. I nigdy takich waloryzacji nie było, żeby one były znacznie wyższe razem z 13 i 14 niż inflacja. Bo inflacja jest wielkim problemem każdego domu emeryckiego. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Każdego domu polskiego, a u seniorów w szczególności. Ale by ulżyć w niej, to podwyżki emerytur liczone łącznie z 13, 14 netto grubo przekraczają tę inflację. Dlaczego jest to możliwe? Bo naprawiliśmy finanse publiczne, zabraliśmy mafiom VAT-owskim, przestępcom podatkowym ogromne pieniądze i przekazujemy je seniorom. Czyli zabezpieczenie tego życia od strony materialnej to jest nasze, moje wielkie zobowiązanie i je będziemy kontynuowali, bo to nie jest jeszcze skończona sprawa. Druga wielka sfera życia, o której też tu pokrótce rozmawiałem, to sprawy ochrony zdrowia. Wiadomo, że im człowiek starszy, tym większe potrzeby właśnie w zakresie służby zdrowia. Dlatego proszę popatrzeć i na te sumy, które w wielkich liczbach nie robią właściwego wrażenia, ale także na wyposażenie szpitali, na wykształcenie 50% więcej lekarzy. Za czasów Platformy lekarze wyjeżdżali za granicę. Dzisiaj coraz częściej przyjeżdżają z zagranicy, podobnie pielęgniarki wyjeżdżały za granicę. Dzisiaj coraz częściej przyjeżdżają do Polski z zagranicy po to, żeby leczyć polskich seniorów. A więc cała służba zdrowia jest przez nas naprawiana właśnie pod kątem również was, drodzy seniorzy, drogie nasze babcie, nasi dziadkowie. Ale to nie tylko to. Już na samym początku naszych rządów zaproponowaliśmy, aby 2000 leków było bezpłatnych dla seniorów, którzy osiągnęli wiek powyżej 75 roku życia. Teraz wkrótce przesuwamy w dół tę granicę wiekową i to będzie 65 rok życia. Także dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, ale nie na ten temat. Głównie dzisiaj to spotkanie zostało zorganizowane, tylko właśnie pod kątem seniorów. A więc 65 rok życia i poszerzenie palety leków z 2000 na około 4000, a nawet więcej, ponad 4000 leków. To jest ta sfera życia jakże ważna, czyli dbanie o swoje zdrowie, aktywność fizyczna w pięknych miejscach takim jak to, ale w wielu innych, bo tu akurat spotykamy się w pięknym Pałacu Sierakowskich, ale w wielu innych miejscach są domy seniora. Nie tutaj, w innych miejscach są dużo większe domy seniora również, które mają odpowiednie miejsca do aktywności fizycznej, do rehabilitacji. To jest też coś, co bardzo seniorzy potrzebują. Drodzy nasi seniorzy, takich miejsc w całej Polsce tworzymy na potęgę, można powiedzieć. Jest ich ponad 1200 i przekazujemy kolejne fundusze samorządom, wójtom, gminom, żeby mogły tworzyć kolejne domy seniora, bo wiemy, jak ważna jest aktywność fizyczna, ale także bycie razem w grupie, żeby senior nie był samotny. To jest kolejna część naszej opowieści. Żeby zwalczyć samotność, żeby seniorzy razem ze sobą mogli być, przebywać, rozmawiać, wyjeżdżać na wycieczki, tańczyć, odgrywać różne sztuki teatralne, jak dzisiaj usłyszałem tutaj, czy zajmować się rękodziełem. A więc cała sfera kultury, cała sfera ducha jest też jakże ważna dla naszych seniorów i dlatego będziemy rozbudowywać tę sferę ogromnie, ponieważ zarówno ta część materialna dotycząca spraw finansowych, emerytur, wysokości emerytur, waloryzacji, ale także ochrony zdrowia i wreszcie właśnie wszystko to, co dotyczy życia w relacjach z drugim człowiekiem, z seniorami, ale także z młodszymi, starsi z młodszymi. W końcu od kogo się mają oni nauczyć życia, jak nie od tych, którzy najwięcej z tego życia zakosztowali. I teraz, szanowni państwo, wracam do tego początku mojego wystąpienia. Najważniejsza jest pamięć. Przypomnijcie sobie, jak wyglądała polityka senioralna jeszcze 7, 9, 10 lat temu, w tych darwinowskich latach liberałów Tuska. Przypomnijcie sobie, bo oni dzisiaj przebrani są jak diabeł w ornat i próbują jeszcze ogonem na mszę dzwonić. Ale tak naprawdę przypomnijcie sobie, kto mówił o moherowych beretach, kto mówił zabierz babci dowód, kto z pogardą, z lekceważeniem wyrażał się o osobach starszych, mówiąc właśnie o moherowych koalicjach. Trzeba o tym pamiętać, bo dziś oni będą przedstawiać różne wersje wydarzeń i różne programy i obiecywać złote góry. Ale potem te złote góry urodzą mysz. Nic z tych złotych gór nie będzie. Pękną jak bańki mydlane. Taka będzie rzeczywistość, gdyby, nie daj Panie Boże, politycznie doszli do władzy. Ale wierzę, że seniorzy są mądrzy i mają długą pamięć, mają dobrą pamięć i widzą nasze wysiłki. Jest jeszcze daleko od doskonałości, bardzo daleko, ale ja zrobię wszystko tak długo, jak będę miał na to wpływ, aby dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku poprawiać życie seniorów w tych wielkich obszarach, o których powiedziałem. W obszarze materialnym, finansowym, obszarze służby zdrowia i w tym duchowym, kulturalnym, relacji z drugim człowiekiem, które oby były jak najpiękniejsze i oby ich było jak najwięcej.